Niezwykła historia Normy Jean Mortenson, bo tak właściwie nazywała się znana wszystkim Marilyn Monroe, rozpoczyna się w czerwcu 1926 roku. W County Hospital w Los Angeles Gladys Baker rodzi dziewczynkę, nieślubne dziecko. Ojcem jest rozwodnik Charles Stanley Gifford, właściciel farmy mlecznej. Gladys po nieudanych trzech małżeństwach zaszła z nim w ciążę. Jednak mężczyzna mimo nalegań swojej rodziny nie miał w planach ani się z nią żenić, ani tym bardziej zajmować się dzieckiem. Po wyjściu ze szpitala Gladys zabrała córkę do swojego mieszkania, ale już po kilku dniach oddała dziecko rodzinie Bolenderów. Dalla, babka Normy Jean, uważała dziecko swej córki za owoc grzechu. W końcu popadła w psychozę i pewnego dnia wdarła się do domu Bolenderów i próbowała udusić wnuczkę poduszką. Po tym zdarzeniu trafiła do szpitala psychiatrycznego, gdzie po latach umarła. Pobyt Normy Jean w rodzinie Bolenderów skończył się raptownie w 1933 roku, gdy dziewczynka miała 8 lat. Gladys uznała, że chce przejąć opiekę nad córką i wzięła pod hipotekę niewielki dom, by zamieszkać tam razem z dzieckiem. Sielanka nie trwała długo. Wkrótce do Gladys dotarła informacja, że jej dziadek się powiesił. Niedługo później jej 15-letni syn z pierwszego małżeństwa umarł na gruźlicę nerek. Po tych wydarzeniach kobieta popadła w depresję i nerwicę i wkrótce została zabrana do szpitala psychiatrycznego. Dom wystawiono na sprzedaż, a Norma Jean od tej chwili żyła w przekonaniu, że jej matka umarła. Jakiś czas dziewczynką opiekowała się przyjaciółka matki, Grace McKee. Jednak kiedy kobieta wzięła ślub z rozwodnikiem z trójką małych dzieci, Erwinem Dokiem Goddartem, Norma Jean trafiła do sierocińca. Później Grace zabrała dziewczynkę do swojej ciotki Anny Lover. Kiedy Norma Jean wkroczyła w okres dojrzewania, zaczęła borykać się z problemami ginekologicznymi i zachorowała na endometriozę. W tym okresie rówieśnicy dokuczali jej w szkole, bo się jąkała i chodziła skromnie ubrana, a w dodatku była wysoka i chuda. W miarę upływu czasu Norma Jean zaczęła wzbudzać zainteresowanie chłopców. Zawsze była grzeczna i miła. Wydawała się dość cicha i skryta, ale cokolwiek się do niej powiedziało, od razu chichotała. Kiedy ciotka Anna niespodziewanie zachorowała na serce, dla Normy Jean trzeba było znaleźć nowy dom. Dziewczyna ponownie zamieszkała u Goddartów. Tam poznała ich sąsiadów, państwo Dougherty. I zadłużyła się w ich synu Jimie, od którego była 5 lat młodsza. Wkrótce Goddartowie obwieścili, że mają zamiar przenieść się z Kalifornii do Wirginii Zachodniej, ale nie mogą zabrać ze sobą Normy Jean. Grace zapytała sąsiadkę, Edel Dougherty, co myśli o tym, aby Jim poślubił dziewczynę. Edel napomknęła o tym synowi, który wyśmiał ten pomysł. Powiedział, że nie łączy ich nic poważnego, a dziewczyna jest zdecydowanie za młoda. Kiedy jednak usłyszał, że Norma Jean najprawdopodobniej znowu trafi do sierocińca, postanowił ją uratować. Pojawiły się pogłoski, że małżeństwo było zaaranżowane, ale bliscy pary mówili, że nikt nigdy nie zmusiłby tych dwojga do ślubu, a oni nie zrobiliby nic wbrew sobie. Marilyn po latach wspominała, że małżeństwo nie przysporzyło jej ani szczęścia, ani bólu. Za to czuła się porzucona przez Grace Goddard. Po przyjęciu weselnym brat Jima Marion wymyśliłby zabrać świeżo upieczonych małżonków do nocnego klubu. To nie był dobry pomysł. Najpierw kelner oblał Jima zupą, a następnie namówiono chłopaka, by zatańczył na scenie z tancerką z klubu, czym jego żona była mocno zażenowana. Właściwie jak się potem okazało, szukała tylko pretekstu do sprzeczki, bo obawiała się nocy poślubnej. Gdy znaleźli się już w domu, na długo zamknęła się w łazience. W wieku 16 lat Norma Jean z dziecka stała się stateczną kobietą.
Sprzątanie i przyrządzanie posiłków to robota na cały etat, mówiła. Wszyscy mi powtarzali, że bycie gospodynią domową to nie przelewki. I do licha nie mylili się, ale sprawia mi to dużo frajdy, napisała w liście do Grace. W końcu Norma Jean dowiedziała się, że jej ojcem jest niejaki pan Gifford. Podekscytowana od razu do niego zadzwoniła. Jednak czar pryzł, gdy Gifford rzucił słuchawką. Wkrótce również miało rozpaść się jej małżeństwo. Dogartowie żyli w zgodzie aż do momentu, gdy Jim postanowił przysłużyć się ojczyźnie. Zaciągnął się do marynarki handlowej i rzadko bywał w domu. Mimo tego miał zamiar powiększyć rodzinę, ale Norma Jean nie podzielała jego entuzjazmu. Zaczęła szukać pracy. Jakiś czas pracowała jako maszynistka, jednak pisała tylko 35 słów na minutę i to z błędami, więc przydzielili ją na stanowisko kontroli spadochronów. Następnie dostała pracę jako lakiernik w Radioplane. Firma produkowała małe, zdalnie sterowane, bezzałogowe samoloty, które miały pomóc strzelcom z armii wdoskonalić ich umiejętności celowania. Teściowa Normy skrytykowała jej pracę. Powiedziała, że synowa zniszczy sobie włosy, a poza tym wdychanie oparów nie jest dobre dla jej zdrowia. Wkrótce dziewczyna znalazła pracę jako modelka. Brała udział w sesjach zdjęciowych i szybko zrozumiała, że to zajęcie o wiele lżejsze niż chorowanie po 10 godzin dziennie w fabryce. Podczas powrotów Jima do domu zaczęły wybuchać kłótnie. Ona chciała rozwijać karierę, on zakładać rodzinę. W końcu rozczarowana mężem uciekła do ciotki Anny. Brała udział w kolejnych sesjach, ale nie obyło się bez krytyki. Niektórzy fotografowie twierdzili, że ma za długi nos. Krótko przed świętami 1945 roku Jim przyjechał do domu na urlop. Wówczas dowiedział się, że jego żona wyjeżdża w trasę wzdłuż wybrzeża, by pozować dla fotografa André de Diensa. Doszło do kłótni, a Norma Jean sprzeciwiła się mężowi i pojechała z fotografem. André podczas tego wyjazdu się w niej zakochał i postanowił poprosić ją o rękę. Para miała ze sobą romans, ale Norma Jean nie miała zamiaru ponownie wychodzić za mąż. Rok 1946 był rokiem przemian. Norma Jean w wyniku namowy agentów z branży fotograficznej w końcu przefarbowała włosy na blond, gdyż w tym czasie na blondynki był zdecydowanie większy popyt. Potem udała się do Las Vegas, gdzie poznała Billa Persela, z którym zaczęła się spotykać. Pozew rozwodowy przyszedł do Jima listem. Mężczyzna był zdruzgotany. Nie odesłał dokumentów ani nie odpisał na list, za to wstrzymał wypłatę pieniędzy, które żona otrzymywała z jego pensji jako osoba pozostająca na jego utrzymaniu. Zadzwonił do niej, a ona odebrała telefon i wesoło rzuciła do słuchawki. Cześć, Bill! Gdy zorientowała się, że dzwoni Jim, zrobiła mu awanturę za odebranie jej pieniędzy. Niedługo później ich małżeństwo się skończyło. Norma Jean skupiła się na karierze aktorskiej. Pierwszy kontrakt podpisała w sierpniu 1946 roku z 20th Century Fox. W wytwórni uznano, że jej imię i nazwisko jest mało chwytliwe, i szybko zmieniono je na Marilyn Monroe. Nie była zachwycona, ale musiała się zgodzić. Współpraca z wytwórnią przebiegała burzliwie. Gdy nie było dla niej angażu, popadała w finansowe tarapaty. Niekiedy nie miała pieniędzy na opłacenie czynszu, a nawet na jedzenie. Mimo że w branży aktorskiej bywało ciężko, nie poddawała się. Wkrótce zainteresował się nią bejsbolista Joe DiMaggio, zawodnik New York Yankees. Znał ją tylko ze zdjęć, ale kiedy odkrył, że mają wspólnego znajomego Davida Marcha, nie czekał długo. Postanowił umówić się na spotkanie. O 6:30 mieli zjeść kolację, ale nie przyszła. DiMaggio ze zdenerwowania wypił cały zamówiony wermut i podarł kartę dań. Pojawiła się 2 godziny później. Świetnie im się rozmawiało i z restauracji wyszli już razem. 14 stycznia 1954 roku wzięli ślub.
po którym wybrali się w podróż do Japonii, gdzie Joe miał przeprowadzić pokazowy mecz gry w baseball. Wieczorem, dzień przed podróżą, Merlin w niewyjaśnionych okolicznościach złamała kciuk. Gdy szli na samolot, próbowała zamaskować dłoń pod płaszczem przed ciekawskimi reporterami. Ci jednak zauważyli opatrunek i natychmiast zapytali, co się stało. Merlin odpowiedziała: uderzyłam się o drzwi. Joe słyszał, jak trzasnęła kość. Kto wie, może już wtedy Joe DiMaggio dopuszczał się wobec Merlin przemocy. Po powrocie do kraju z podróży poślubnej i po tournée, które aktorka odbyła w Korei, Merlin wróciła do gry aktorskiej. Niepokojące było to, że aktorka zaczęła przychodzić na plan z siniakami na ramionach. Gryzę się we śnie, miała żartować, ale nikt się nie śmiał. Dla opinii publicznej stało się jasne, że w domu DiMaggio dochodzi do przemocy domowej. Merlin chciała, żeby mąż był z niej dumny. A nie jest? Zapytał kiedyś jeden z dziennikarzy. To znaczy jeszcze bardziej, miała odpowiedzieć. Miarka przebrała się podczas zdjęć do filmu Słomiany wdowiec. W jednej ze scen główni bohaterowie Richard i jego znajoma wracają z kina. Merlin staje na kratce wentylacyjnej, przez co wiatr podnosi do góry jej sukienkę. W tym samym czasie nieoczekiwanie na plan przyjeżdża Joe DiMaggio. Bejsbolista wpada we wściekłość, gdy tłum gapiów patrzy na majtki jego żony. Tego dnia wieczorem dochodzi między nimi do awantury, a Merlin jest później widziana ze śladami pobicia na ciele. Ta kłótnia ostatecznie doprowadza małżonków do rozwodu, po zaledwie 9 miesiącach trwania małżeństwa. Teoretycznie para pozostaje w przyjacielskich relacjach. Niedługo później dochodzi do incydentu w jednym z apartamentowców. DiMaggio wynajmuje prywatnych detektywów, którzy śledzą jego byłą żonę. Co kuriozalne, Joe ich śledzi. Sądzi, że przyłapie Merlin na gorącym uczynku z jakimś facetem. W końcu mężczyźni wdzierają się do jednego z mieszkań. Dochodzi do groteskowej sytuacji. Okazuje się, że to nie to mieszkanie. Mężczyźni zastają zaskoczoną obcą kobietę, niejaką Florence Cox. Opowiadała ona później, jak została napadnięta przez włamywaczy pod prysznicem, którzy oślepili ją światłem i zrobili mnóstwo hałasu. Wychodząc, jeszcze potłukli naczynia w kuchni. Sprawa trafiła do sądu. Wkrótce Merlin przeprowadziła się do Nowego Jorku. Nie mija dużo czasu, gdy ponownie wychodzi za mąż. Trzecim mężem zostaje Arthur Miller. Żeby go poślubić, Merlin przechodzi na judaizm. Z jej strony jest to jedynie formalność. Podróż poślubną para udaje się do Anglii. Choć początkowo przywitano ich życzliwie, po czasie dziennikarze zapewne zezłoszczeni ukrywaniem się Millerów zaczęli pisać w sposób niepochlebny o parze. Insynuowano, że małżonkowie śpią w osobnych łóżkach. Zarzucono również, że aktorka nie potrafi się ubrać, ma nadwagę i nosi wymięte ubrania. Nieoczekiwanie w małżeństwie Millerów dochodzi do zgrzytu. Merlin przypadkiem znajduje notatnik męża, a w nim wpis, w którym Miller określa ją jako rozczarowującą. Arthur pisze ponadto, że jedyną osobą, którą kiedykolwiek kochał, jest jego córka. Miller od początku nie budził sympatii otoczenia artystki. Uważano go za aroganta, który patrzy na wszystkich z góry. Wyszły na jaw jego komunistyczne poglądy. W końcu sam się przyznał, że brał udział w spotkaniach propagujących tę ideologię. Wyjazd Millerów do Anglii zaczął odbijać się na Merlin. Ciągle źle się czuła, kłóciła się z mężem, a i doświadczała nieprzyjemnych sytuacji. Podczas jednego ze spacerów na Trafalgar Square podeszła do niej ubrana na czarno stara kobieta. Szturchnęła ją w żebra i zapytała: to ty jesteś tą ulicznicą Merlin Monroe? Merlin odpowiedziała: dziękuję, często mnie do niej porównują. Zarozumiała krowa, skwitowała starsza kobieta i odeszła. A Merlin nie mogła powstrzymać śmiechu. Stresy związane z pobytem w Anglii niewątpliwie odbiły się na kondycji fizycznej i psychicznej aktorki, która zaczęła sięgać po alkohol i tabletki nasenne. Miała zamiar zostać matką,
ale z powodu problemów zdrowotnych nigdy jej się to nie udało. Pogrążyła się w rozpaczy, gdy w 1959 roku straciła dwie ciąże. Przeszła operacje ginekologiczne, ale lekarze dawali jej małe szanse na zostanie matką. Marilyn zaczęła uczęszczać do psychoterapeuty, by przepracować problemy. Po powrocie do kraju próbowała żyć normalnie w Nowym Jorku. Uczęszczała na lekcje gry aktorskiej, ale miała problemy ze skupieniem uwagi. Gdy gdzieś wychodziła, fryzjer godzinami potrafił układać jej włosy, a ona burzyła wszystko, bo nie była zadowolona. Właściwie potrzebowała do 8 godzin, by się wyszykować na wieczorne wyjście. Jako gwiazda ciągle była rozpoznawana, więc nakładała czarną perukę i ciemne okulary. Jeden z jej znajomych opowiadał, jak kiedyś po drodze zauważyli bezdomnego, a Marilyn podeszła do niego i powiedziała: gorszy moment w życiu, prawda? Na co mężczyzna skinął głową. Potem otworzyła portmonetkę, dała mu $5 i ruszyli dalej. Marilyn we wszystkich wywiadach twierdziła, że z jej małżeństwem wszystko w porządku. Ale w końcu okazało się, że wdała się w romans z żonatym aktorem, Yvesem Montandem. Wkrótce jej trzecie małżeństwo zakończyło się rozwodem. Tymczasem wybrano nowego prezydenta, Johna Kennedy'ego. W jednym z wywiadów Marilyn wyznała podekscytowana, że zna prezydenta osobiście i że zawsze był dla niej bardzo miły. Mówiła, że podziwia go jako człowieka i jako polityka. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że mają romans. Pierwsze plotki o romansie Marilyn z Johnem Kennedym i jego bratem Robertem pojawiły się w latach 60. Marilyn miała wysokie ambicje. Może miała nadzieję, że John zostawi Jackie, a ona zostanie pierwszą damą. Najpierw Monroe miała być kochanką Johna, a gdy ten ją rzucił, w jej życiu pojawił się Bobby. Tak twierdziła opinia publiczna. Nie ma wątpliwości, że Marilyn wzbudziła sensację na urodzinowym przyjęciu prezydenta, kiedy ubrana w lśniącą, półprzezroczystą suknię, zmysłowym głosem zanuciła Happy Birthday, Mr. President. Ludzie uważali, że wyglądała wulgarnie i miała niestosowny strój, źle dopasowaną perukę i suknię, która odsłaniała zbyt wiele. Bill Purcell, dawna sympatia Marilyn, oglądał ten występ w telewizji. Był zniesmaczony jej zachowaniem, zastanawiał się, co próbowała udowodnić. Wszystko brzmiało jak potwierdzenie, że prezydenta i Monroe łączy intymna relacja. Po wszystkim John Kennedy wszedł na scenę i oświadczył, że po tym jak zaśpiewano mu Happy Birthday w tak słodki sposób, może już wycofać się z polityki. Tymczasem w życiu zawodowym Marilyn zaczęły pojawiać się coraz to kolejne problemy. Aktorka stale się spóźniała na plan albo pojawiała się wstawiona, przez co wytwórnia traciła czas, a co za tym idzie, pieniądze. Monroe miała również w tym okresie spore problemy zdrowotne, przez które nie miała jak uczyć się roli. W lutym 1961 roku nowojorską psychoanalityczkę Marianne Chris zaniepokoiły autodestrukcyjne zachowania Marilyn. Dlatego przekonały ją, by zgłosiła się na leczenie do kliniki psychiatrycznej Pay Whitney. Monroe na to przystała i pod zmienionym nazwiskiem pojawiła się w klinice. Z trudem wytrzymała tam 3 dni. Jeden z lekarzy zapytał, dlaczego czuje się nieszczęśliwa, na co odpowiedziała: płacę majątek najlepszym lekarzom, żeby znaleźli na to odpowiedź, a pan pyta mnie. Ze szpitala zabrał ją DiMaggio, który ponownie zaczął zabiegać o jej względy. Marilyn wolała jednak, żeby zostali przyjaciółmi. Później Monroe znalazła oparcie u psychiatry Ralpha Greensona, którego poleciła jej Marianne Chris. Za radą doktora Greensona Monroe wprowadziła się do domu przy 5 Helena Drive w Los Angeles w lutym 1962 roku. Lekarz i jego znana pacjentka spotykali się co dzień na intensywnych konsultacjach. Mówił Marilyn, że otaczają ją fałszywi przyjaciele, którzy tylko ją wykorzystują i że powinna ufać wyłącznie jemu. A ona śmiała się, mówiąc, że ufa tym fałszywym przyjaciołom bardziej niż jemu.
Grinson starał się trzymać ją w garści. Dziwna była terapia, której doktor poddał aktorkę w ostatnich miesiącach jej życia. Zapoznał ją ze swoją rodziną. Merlin spotykała się z jego dziećmi, z którymi chodziła na spacery. Grinson mówił, że ta nowatorska metoda przynosi pozytywne efekty, choć chyba sam w to nie wierzył. To Grinson w końcu znalazł Merlin Gosposię, niejaką Eunice Murray. Była to jedyna osoba, która przebywała w domu w chwili śmierci Monroe. Murray miała stać się głównym i problematycznym świadkiem. Była to kobieta w średnim wieku, która właściwie wcześniej zajmowała się dekorowaniem wnętrz. Grinson miał poznać Eunice, kiedy kupował od niej dom w Santa Monica. Kobieta szybko stała się towarzyszką Merlin w jej domu. Wyręczała ją we wszelkich pracach, a także służyła radą. Nie mieszkała u Merlin na stałe, ale czasem nocowała w domu aktorki, gdy ta miewała gorsze dni. O tym, czy miała zostać na noc, decydował zazwyczaj Grinson. Chociaż Murray uważała się za zaufaną towarzyszkę Monroe, przyjaciele aktorki uważali inaczej. Murray miała kręcić się po domu i patrzeć na ręce swojej pani. Podejrzewano, że donosiła Grinsonowi o wszystkich posunięciach Merlin. Doktor natomiast pozostawał do dyspozycji swojej pacjentki 24 godziny na dobę, co jej przyjaciele uważali za nieprofesjonalne, niezgodne z zasadami etyki. Wkrótce wytwórnia uznała, że z Merlin nie da się pracować. Aktorka generowała wielotygodniowe opóźnienia w zdjęciach, przez co wytoczono jej proces o $500,000 odszkodowania, zarzucając brak gotowości do pracy na planie Something's Got to Give. Była tak załamana, że zaalarmowany przez swoje dzieci dr Grinson zdecydował się wcześniej wrócić z wakacji, pozostawiając żonę w Rzymie. Pospiesznie przyjechał do Los Angeles. Po dotarciu na miejsce zastał Merlin nieco odurzoną, ale już w lepszym humorze. W niedługim czasie Monroe postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce, by za wszelką cenę uratować zaistniałą sytuację. Odbyły się pertraktacje z wytwórnią, które zakończyły się pozytywnie. Merlin przywrócono do pracy, a ponadto zaoferowano jej podwyżkę, gdyż okazało się, że nie ma odpowiedniej osoby, która mogłaby ją zastąpić na planie. Wszystko wydawało się zmierzać ku dobremu. 4 sierpnia 1962 roku Merlin gościła w domu swoją publicystkę Patricię Newcomb. Pat Newcomb spała, a Merlin krzątała się po domu i popijała sok owocowy. Rozmawiała z panią Murray o domowych sprawach. Była podekscytowana, bo chciała urządzić dom w stylu meksykańskim. I wkrótce miały przyjechać do niej prosto z Meksyku nowe meble i elementy wyposażenia. Mówiła o tkanym specjalnie dla niej dywanie. Dużą uwagę przykładała do urządzania domu. Przez kilka ostatnich tygodni naprawdę miała po co żyć. Snułyśmy wspaniałe plany na przyszłość, powiedziała Murray. Kiedy Patricia się obudziła, posprzeczały się z Merlin o to, że za długo spała. W ciągu dnia się pogodziły. A Pat wyszła od Monroe o 18 wieczorem. Tego dnia do Monroe przyszła Agnes Flanagan, jedna z wielu jej fryzjerek. Odwiedziła aktorkę późnym rankiem. Niedługo po przybyciu Agnes pojawił się posłaniec i dostarczył tajemniczą przesyłkę. Do Merlin przyszedł pocztą pluszowy tygrys. Monroe nie odezwała się ani słowem, ale to strasznie ją przygnębiło. Zastanawiano się, czy do zabawki nie była dołączona jakaś złowieszcza wiadomość, albo czy sam tygrys nie stanowił zaszyfrowanej wiadomości. Może ma jakieś znaczenie to, że takiego pełnowymiarowego wypchanego tygrysa trzymał w swoim biurze Robert Kennedy. Chyba już nigdy nie dowiemy się, co oznaczała zabawka. Istnieje również teoria, która mówi, że tygrys nie oznaczał niczego szczególnego, a Monroe kupiła go po prostu jako zabawkę dla swojego psa. Jako potwierdzenie zachowało się zdjęcie przedstawiające pluszowego tygrysa na trawniku przed domem Merlin. W ciągu dnia Monroe odebrała kilka telefonów i zdaniem rozmówców miała dobry humor. Po południu nastrój Merlin się pogorszył i o 16:30 miał odwiedzić ją dr Grinson, który polecił gospodyni, by poszły razem na plażę, a potem żeby Murray została na noc z Monroe.
Przez resztę wieczoru Merlin przebywała samotnie w swojej sypialni, a pani Murray oglądała telewizję. Według jej relacji w tym czasie Merlin miała odebrać telefon, który jakby ją wzburzył, ale Murray nie wie, kto dzwonił i czego dotyczyła rozmowa. Tamtego dnia Merlin miała dowiedzieć się, że wieczorem nie spotka się z Bobim na przyjęciu u Laffordów, co mogło negatywnie wpłynąć na jej nastrój. Peter Lafford był aktorem, przyjacielem Monroe, szwagrem Kennedy'ch. Według relacji Eunice, około 21:00 aktorka stanęła w progu sypialni i zawołała do niej. Pani Murray, dzisiaj już nie pojedziemy na plażę. Idę się położyć. Potem zamknęła drzwi po raz ostatni. O północy Murray dostrzegła w pokoju Merlin niezgaszone światło. Jednak nie zareagowała. Kiedy obudziła się o 3:00 nad ranem, towarzyszyło jej dziwne uczucie, że stało się coś złego. Potem miała zauważyć, że światło w pokoju Merlin wciąż się pali, a drzwi są zamknięte. Szybko zwrócono jej uwagę, że wykładzina w pokoju była zbyt gruba, by przepuszczać światło i Murray nie mogłaby dostrzec dobiegającego światła spod drzwi. Potwierdzili to znajomi Merlin, którzy zeznali, że aktorka położyła w pokoju nową wykładzinę z wysokim włosiem, przez którą praktycznie nie można było domknąć drzwi. Niektórzy uważali, że Merlin wręcz bała się zamkniętych drzwi i w ogóle nie zamykała swoich pokoi na klucz. Eunice ostatecznie zmieniła swoje zeznania i stwierdziła, że zauważyła nie światło, a rozciągnięty kabel od telefonu. Zaniepokojona Murray zadzwoniła do doktora Greensona, który polecił jej dobijać się do drzwi i zajrzeć wewnątrz przez okno. Murray tak zrobiła, po czym zauważyła, że Merlin leży na łóżku twarzą w dół, ze słuchawką w dłoni i wygląda dziwnie. Jedna jej ręka leżała rozciągnięta na łóżku, a dłoń bezwładnie spoczywała na telefonie. Dziwne wydawało się również to, że Eunice zeznała, że widziała leżącą Merlin przez okno. Aktorka z uwagi, że cierpiała na bezsenność, miała zasłaniać okna zasłonami. Jest mało prawdopodobne, że nie zasłoniłaby zasłon akurat tego wieczoru. Merlin posiadała dwa telefony, oba z długimi przedłużaczami. Różowy telefon był zastrzeżony, numer znali jej bliscy i prasa. Numer na drugi, biały telefon znali tylko nieliczni, uprzywilejowani, w tym bracia Kennedy. Gospodyni nigdy nie zidentyfikowała, który kabel telefoniczny znajdował się pod drzwiami tej nocy, gdy Merlin umarła. O 3:40 w domu pojawił się Greenson. Wybił szybę w oknie pogrzebaczem i wszedł do pokoju. Chociaż miał świadomość, że Monroe nie żyje, wezwał doktora Engelberga, drugiego lekarza aktorki, który przyjechał o 3:50 i potwierdził zgon. 30 minut później lekarze poinformowali policję. Kiedy sierżant Jack Clemons przyjechał na miejsce zdarzenia, zastał Eunice Murray piorącą coś w pralce, a doktorów Greensona i Engelberga w sypialni z ciałem Merlin. Obok łóżka zobaczył stolik zastawiony pustymi fiolkami po tabletkach. Jak się okazało, niektóre z nich podobno opróżniła Ines Melson, była menadżerka Merlin. Przyznała się jednemu z reporterów, że część pigułek spuściła w toalecie, aby nie dowiedzieli się o nich paparazzi. To było kuriozalne i bezsensowne posunięcie, poza tym było to zacieranie śladów na miejscu dochodzenia. Wkrótce ciało Merlin zostało zabrane. Sekcję zwłok przeprowadził koroner Thomas Noguchi. Za oficjalny powód śmierci Monroe uznano przedawkowanie leków. Wszyscy przyjaciele aktorki byli jednak przekonani, że nie mogła tego zrobić rozmyślnie. Uważali, że był to po prostu nieszczęśliwy wypadek, zwłaszcza, że nie zostawiła listu pożegnalnego. W organizmie aktorki wykryto rekordowe stężenie barbituranów, które odpowiada mniej więcej od 40 do 70 kapsułkom leku nasennego, który zwykle spożywała przed snem. Nikt jednak nie mógłby połknąć aż tak dużej dawki i nie stracić w trakcie przytomności. Mimo że Merlin miała w zwyczaju rozpuszczać tabletki w szampanie, aby działały szybciej, w pokoju nie znaleziono kieliszka. Nie było także szklanki ani wody, by mogła popić leki. Ponadto ciało wyglądało, jakby ktoś wcześniej je ułożył na łóżku.
Doktor Grinson powiedział policjantowi, że Merlin spożyła naraz wszystkie leki i przez to umarła. Precyzując, śmiertelną dawką, która spowodowała śmierć aktorki, było wysokie stężenie pentobarbitalu, nembutalu, którego 13 mg% wykryto w wątrobie i 4,5 mg% we krwi. Dodatkowo we krwi odkryto 8 mg% wodzianu chloralu. Merlin dostała receptę na kapsułki nembutalu od doktora Engelberga 3 sierpnia 1962 roku. I to była jej ostatnia recepta, wystawiona na 2 dni przed śmiercią. Oznacza to, że do 4 sierpnia Monroe miała do dyspozycji nie więcej niż 25 kapsułek tego środka. Cierpiała na przewlekłą bezsenność, więc jest bardzo prawdopodobne, że brała je już wcześniej. Spożycie naraz 25 kapsułek jednak stanowi dużą rozbieżność w stosunku do stężenia, które wykryto podczas sekcji. We krwi Merlin nie wykryto alkoholu, a w jamie żołądka kryształków pentobarbitalu i wodzianu chloralu. Mimo tego lekarz, który przeprowadzał sekcję, Noguchi, stwierdził, że Merlin spożyła te wszystkie środki, a w żołądku nie było po nich śladu, bo przyjmowała leki przez lata. W konsekwencji jej organizm miał być przyzwyczajony do tych substancji i miały one się szybko trawić bez pozostawiania śladu w układzie pokarmowym. Joseph Matto, toksykolog z Biura Koronera Hrabstwa Los Angeles, wyjaśnił sprzeczność w argumentacji Noguchiego. Jego zdaniem w przypadku śmierci w wyniku spożycia doustnego stężenie leków byłoby najwyższe właśnie w żołądku. Stwierdza, że to właściwie niemożliwe, że nie wykryto nawet śladu tych substancji w żołądku Merlin. Leki musiały być więc podane domięśniowo, dożylnie albo poprzez lewatywę. Dwóch innych czołowych specjalistów, psychiatra i neurolog Louis Gottschalk oraz toksykolog Robert Crowley, w 1972 roku przeprowadzili pionierskie badania dotyczące zgonów spowodowanych środkami psychoaktywnymi. Zbadali ponad 1500 osób, często zażywających substancje odurzające, które umarły z powodu ich doustnego przedawkowania. Okazało się, że w każdym przypadku w żołądku wykazywane były wysokie stężenia tych substancji. Badania te obaliły argument Noguchiego dotyczący niezwykłych zdolności do ich trawienia. Używając szkła powiększającego, dr Noguchi zbadał całe ciało Monroe i znalazł siniak na jej lewym biodrze, co właściwie zbagatelizował. Wybroczyna mogła być śladem po wkłuciu igły. Na nagraniu z badania ciała koroner stwierdził: widzę obszar lekkiej wybroczyny w lewym dolnym odcinku pleców. Opisał go jako czerwonawo-niebieski, co wskazuje, że siniak był świeży. Kolejnym istotnym aspektem, na który zwrócono uwagę, był fakt pojawienia się stężenia pośmiertnego u Merlin, gdy została ona znaleziona przez Grinsona. Zesztywnienie ciała Merlin wskazywało, że śmierć nastąpiła na 6 do 8 godzin przed przybyciem Clemonsa. Oznaczałoby to, że prawdopodobna godzina zgonu przypadałaby między 20 a 22 w sobotę 4 sierpnia 1962 roku, a nie 4:40 w niedzielę, jak podali lekarze. Godzinę 3:40 koroner podał w oficjalnym raporcie, co jest sprzeczne ze stanem faktycznym. Dlaczego skłamał? Tuż po zabraniu ciała Merlin z Los Angeles wyjechała Eunice Murray, która spakowała walizki i udała się na dłuższe europejskie wakacje, stając się zupełnie niedostępną dla prasy i policji. Także Pat Newcomb popłynęła do Europy i nie było sposobności, żeby ją przesłuchać. Niemalże od razu po tajemniczej śmierci Merlin zaczęły krążyć plotki, że śmierć aktorki nie była przypadkowa. Na językach pojawiło się nazwisko Kennedy. Pojawili się świadkowie, którzy widzieli, jak Robert Kennedy odwiedził Merlin w jej domu w wieczór jej śmierci. Miało dojść między nimi do kłótni. Merlin miała mu grozić, że powie jego żonie, że mają romans. Bobby oficjalnie miał alibi. W piątek 3 sierpnia 1962 roku wraz ze swoją żoną przybył do San Francisco, gdzie miał przemawiać na zjeździe California Bar Association i odbyć krótkie wakacje w Gilmore w Kalifornii. San Francisco i Los Angeles dzieli prawie 400 mil,
czyli ponad 6 godzin jazdy samochodem. Jak Kennedy'emu udało się szybko przedostać z północnej do południowej Kalifornii? Peter Lafford zorganizował prywatny helikopter z Bay Area, który wylądował w Culver Field, niedaleko Santa Monica, zaledwie kilka minut jazdy od domu Lafforda na plaży. Bobby, używając fikcyjnego nazwiska, miał zameldować się w hotelu St. Francis w Los Angeles w przeddzień śmierci Marilyn Monroe. Monroe wiedziała, że hotel St. Francis był ulubionym miejscem jej kochanka w Los Angeles. Spodziewając się, że Robert może być w mieście, Marilyn tam zadzwoniła. Pan Kennedy nie jest dziś gościem, została powiadomiona. Dzwoniła tam również 4 sierpnia. Po latach od śmierci Marilyn pojawiali się inni świadkowie mówiący, że Robert Kennedy był widziany w Los Angeles tego dnia. Potwierdził to nawet sam burmistrz. Po ponad 20 latach od śmierci aktorki w 1985 roku podczas kręcenia dokumentu do telewizji BBC Ostatnie dni Marilyn Monroe, Marie, gosposia aktorki, przyznała, że Robert Kennedy był w domu Marilyn przed jej śmiercią. Do tej pory konsekwentnie zaprzeczała, jakoby prokurator generalny kiedykolwiek odwiedził Monroe. Jedno jest pewne. Bobby Kennedy albo z Laffordem, albo sam pojechał do domu Monroe, by stłumić wiszący w powietrzu skandal. Marilyn prawdopodobnie groziła Kennedy i zamierzała opowiedzieć o swoim romansie z braćmi oraz wyjawić liczne polityczne tajemnice, które nieopatrznie zdradzili jej podczas wspólnych lotów Air Force One. Przyjaciele Marilyn twierdzą, że prowadziła dziennik, znany jako jej czerwony pamiętnik, który zaginął po jej śmierci. W nim zapisane byłyby wszystkie szczegóły romansu z prezydentem i prokuratorem. Raymond Strait, który przez wiele lat pracował jako agent prasowy takich gwiazd jak Jane Mansfield, twierdzi, że już od dłuższego czasu, przed śmiercią Marilyn, jej dom był na podsłuchu. Jego przyjaciel Fred Otash był znanym w tym czasie prywatnym detektywem w Hollywood, który zajmował się szpiegowaniem największych gwiazd i zbieraniem brudów na sławnych i potężnych. Jego specjalnością było podsłuchiwanie. Pracował z dźwiękowcem Barneym Sprinklerem, a na jego liście były m.in. gwiazdy takie jak Frank Sinatra, Judy Garland, Betty Davis czy właśnie Marilyn Monroe. Monroe miała go wynająć do nagrywania swoich rozmów telefonicznych, a on zainstalował w jej domu podsłuch. W 1962 roku tym, co dzieje się w domu Marilyn, interesowało się wielu jego klientów. Jednym z nich był Jimmy Hoffa, szef Związku Kierowców. Hoffie zależało na stworzeniu obraźliwego wizerunku Kennedy'ch, w czym miała pomóc ich relacja z Monroe. Jimmy Hoffa szukał na nich haków. Zaproponował Fredowi dużo pieniędzy w zamian za dostarczenie mu kompromitujących informacji. Oprócz Hoffy innym klientem był J. Edgar Hoover, szef FBI. Kennedy próbowali ograniczyć jego władzę, więc to był dobry powód, aby się nimi interesować i ich podsłuchiwać. Między innymi w domu Marilyn. Ray powiedział, że przesłuchał nagrania, choć oficjalnie samo istnienie taśm nie było potwierdzone. Według Raya Otash zarejestrował 11 godzin nagrań na taśmach szpulowych. Innym człowiekiem, który miał słyszeć te nagrania, był prywatny detektyw, Milos Perillo. Marilyn nigdy nie robiła tajemnicy ze związku z Bobbym Kennedy, jednak mogła mieć nierealistyczne oczekiwania. Pochwaliła się przyjaciółce Joan Carmen, że Bobby zaproponował jej małżeństwo. Carmen przestrzegła ją, by w to nie wierzyła, że na pewno nie mówił tego na poważnie, bo Bobby nigdy nie opuściłby swojej żony Edel i dzieci. Na taśmach zarejestrowano, że Robert miał odwiedzić Marilyn wraz z Peterem Loffordem wczesnym popołudniem 4 sierpnia. Była to bardzo sympatyczna wizyta. Dobrze się bawili pijąc. Słychać było odgłosy, jakby Robert i Marilyn się całowali. Miła wizyta nieoczekiwanie przerodziła się w kłótnię. Bobby wyjaśnił Marilyn, że to już koniec, że musi ją zostawić. Powiedział, że ma do niego już nigdy więcej nie dzwonić. Na nagraniu Marilyn zaczęła krzyczeć, wpadła w histerię i kazała mu się wynosić z jej domu. Kennedy i Lofford wyszli, a w domu została Marilyn, która miała haki na obu braci Kennedy
niewygodne informacje, które mogłaby w każdej chwili ujawnić. Kiedy Bobby opuścił dom o 14:30, Merlin była jeszcze żywa. Według taśmotasza Kennedy miał wrócić w poszukiwaniu czerwonego pamiętnika. O 21:45 był widziany przez świadków. Dostrzegła go sąsiadka Merlin, która akurat z trzema koleżankami grała w brydża. Wszystkie te kobiety widziały, jak Bobby wszedł do domu. Merlin akurat rozmawiała przez telefon z meksykańskim scenarzystą Jose Bolanosem. W trakcie rozmowy usłyszała jakiś hałas dochodzący z domku dla gości, więc powiedziała, że zaraz wróci. Nigdy nie wróciła na linię. Ray Strait twierdzi, że słyszał na taśmach konfrontację między Merlin a Bobbym i jego dwoma pomocnikami szukającymi jej czerwonego pamiętnika. Słychać było głos Merlin. Po co tu wróciłeś? Myślałam, że wyjeżdżasz. Rozmawiali, a ona powiedziała: Wy mnie po prostu wykorzystujecie, a ja mam już dosyć bycia wykorzystywaną. Powiem ci coś, co trafi na pierwsze strony gazet. Robert odpowiedział: Wiesz, lepiej trzymaj gębę na kłódkę. Ja wiem, z kim mam do czynienia, ale nie wiem, czy ty wiesz. Merlin wpadła w prawdziwą histerię. Wtedy Bobby powiedział: Daj jej coś na uspokojenie. Na taśmie było słychać odgłosy, jakby Merlin była podduszana poduszką. Gdy Monroe została uśpiona, Bobby i jego pomocnicy mogli swobodnie splądrować jej dom. Szukali czerwonego pamiętnika. Około 22:30 Eunice znalazła leżącą Merlin, w zasadzie w stanie śpiączki. Wezwała pogotowie i doktora Greensona. Zanim Greenson zdołał przyjechać, załoga karetki pogotowia była już na miejscu. Ratownik James Hall stał się kluczowym świadkiem tamtych wydarzeń. Nie widział on raportu z autopsji aż do 1982 roku. Wówczas zdał sobie sprawę, że raport nie zgadza się z jego pamięcią o tamtych wydarzeniach. Po dotarciu na miejsce ratownicy znajdują Merlin jeszcze żywą w domku dla gości i próbują ją reanimować. W toku akcji reanimacyjnej kolor zaczyna wracać na jej twarz. Ożywia się. Wtedy na miejsce dociera dr Greenson i natychmiast oznajmia, że trzeba przerwać reanimację. Otwiera swoją walizkę i wyciąga strzykawkę z ogromną igłą do serca. Żaden lekarz, żaden psychiatra nie chodzi z takim sprzętem w torbie. Nagle na miejscu pojawiają się kolejne osoby. Peter Lafford, szwagier Bobiego, Pat Newcomb, publicystka Merlin i detektyw z Los Angeles, Marvin Yano, który współpracował z Bobbym. Ratownik z karetki przypuszczał, że substancją, którą podał Greenson, była adrenalina, która miała ożywić Monroe. Zaniepokoił go sposób, w jaki zastrzyk został wykonany. W wywiadzie z 1992 roku Hall opowiada, co zrobił Greenson. Wyjął z torby lekarskiej butelkę farmaceutyczną i napełnił strzykawkę. Po czym policzył w dół jej żebra, przesunął pierś na bok i wbił igłę w klatkę piersiową. Zrobił to źle. Był pod kątem i igła się zatrzymała. Złamał jej żebro, wbił igłę prosto w jej serce. Hall utrzymuje, że w ciągu kilku chwil Marilyn Monroe nie żyła. Lekarz położył stetoskop na jej klatce piersiowej i powiedział: Może pan wyjść, ogłaszam jej zgon. To było nie do pomyślenia, bo przed wykonaniem zastrzyku mieliśmy ją uratowaną. Gdy Hall po raz pierwszy wygłosił swoje zarzuty, został nazwany atencjuszem, ale przez całe swoje życie trzymał się swojej historii. Jako jedyny z naocznych świadków poddał się badaniu wariografem. Zdał każdy z 14 testów, co dodaje jego słowom wiarygodności. Wielu świadków śmierci Merlin milczało, lecz gdy bracia Kennedy zmarli, ich zeznania nagle się zmieniły. Wszyscy zmierzali ku temu, że Merlin została zamordowana. Dlaczego jednak Greenson miałby zabić Merlin? W miesiącu poprzedzającym śmierć aktorki mieli widywać się codziennie. Zdaniem Lafforda ich znajomość wykraczała poza bycie lekarzem i pacjentką. Greenson miał romantyczną relację z Monroe, co było przestępstwem, bo przecież Merlin była jego pacjentką. Lafford po latach wyznał, że słyszał, jak Robert Kennedy dzwonił do doktora Greensona w dniu śmierci Merlin.
miał go przekonywać, że Monroe zamierza ujawnić romantyczne kontakty z psychiatrą. W pewnym momencie powiedział: Marilyn musi zostać uciszona. Zdaniem LaForda doktor został wrobiony w morderstwo. Bracia Kennedy cały czas konsekwentnie zaprzeczali tym oskarżeniom. 3 z 5 naocznych świadków działań doktora Greensona z nieprzytomną Marilyn wskazało, że było to zabójstwo. Pozostała dwójka, sierżant Marvin Yanon i Pat Newcomb, zawsze odmawiali komentarza. W noc śmierci Marilyn, 10 minut po północy, detektyw z Beverly Hills, Lynn Franklin, zatrzymał pędzący samochód, który znacznie przekroczył dozwoloną prędkość. W samochodzie byli Peter LaForte, Ralph Greenson, a na tylnym siedzeniu Robert Kennedy. Peter, który prowadził, był bardzo zdenerwowany i drżały mu ręce. Okazało się, że mężczyźni zmierzali na lotnisko, skąd Kennedy miał wylecieć z powrotem na północ Kalifornii. Policjant sporządził notatkę na temat tego zdarzenia. Po latach Marej opowiedziała, że LaForte wraz z jakimś mężczyzną miał wrócić do domu Marilyn i przenieść jej ciało z powrotem do sypialni. Chcieli zainscenizować scenę, w której Marilyn leży naga na łóżku z twarzą do dołu. Ciało miało zostać ułożone w ten konkretny sposób, dlatego że krew w ciele zmarłej osoby wędruje zgodnie z grawitacją, co miało pomóc zamaskować miejsca, w których zrobiono zastrzyki. O 4:30 Greenson zadzwonił na policję i zgłosił śmierć Marilyn. Następnie sierżant Jack Clemons przyjechał na miejsce i zastał gosposię robiącą pranie. Według zeznań policjanta prześcieradło, na którym leżała aktorka, wyglądało na świeżo zmienione. Marej nigdy nie zapytano, dlaczego robi pranie o tej porze, w dniu śmierci swej pracodawczyni. Jack Clemons natychmiast zaczął podejrzewać, że było to morderstwo. W ciągu godziny przybyli inni funkcjonariusze. Clemons został zastąpiony przez sierżanta Marvina Yanona, człowieka, który wraz z Peterem LaFortem i Pat Newcomb był świadkiem wydarzeń tamtej nocy. Marvin Yanon, chroniący Kennedy'ego policjant, nagle stał się częścią śledztwa. Podczas dochodzenia doszło do wielu nieprawidłowości. Z miejsca zdarzenia nie zebrano nawet odcisków palców. Przed południem Bobby Kennedy jest widziany z rodziną wkoło San Francisco. Tymczasem w Los Angeles koroner ogłasza, że przyczyną śmierci Marilyn było przedawkowanie leków, które prawdopodobnie sama zażyła. Kiedy biuro prokuratora okręgowego próbowało przesłuchać Petera LaForte'a, powiedziano im, że wyjechał z miasta. Gosposia Marilyn wyznała, że znalazła czerwony pamiętnik i przekazała go do biura koronera. Zastępca koronera upierał się, że pamiętnik został w sejfie, w domu Marilyn. Po latach, w 2021 roku, Mike Roth Miller, emerytowany agent wywiadu z Los Angeles, który wydał książkę o śmierci aktorki, stwierdził, że mając dostęp do tajnych dokumentów, dotarł do kopii czerwonego pamiętnika. Zgodnie z jego treścią, 3 sierpnia 1962 roku, Marilyn miała napisać: Peter powiedział, że Robert przyjdzie jutro. Nie wiem, czy to zrobi. Kolejny wpis miał być chaotyczny, wyrażający wzburzenie. Nie odzwaniają. Bob i John mnie wykorzystali. Powiedziałam Peterowi, że mnie ignorują. Nie zamierzam tego tolerować. Opowiem o nas wszystkim. Wcześniejsza treść dziennika wskazuje, że do tamtej chwili Marilyn bezgranicznie wierzyła, że Robert Kennedy ją kocha i zostawi swoją rodzinę, żeby się z nią ożenić. Marilyn zamieszkiwała piękną posiadłość w Brentwood w Kalifornii przy 5 Helena Drive, którą kupiła na 6 miesięcy przed śmiercią za $90,000. Dom do dziś zachował wiele oryginalnych detali architektonicznych, takich jak grube bielone ściany, wysokie sufity, skrzydłowe okna czy podłogi z terakoty. Rezydencja w stylu hiszpańskiej haciendy przez lata wielokrotnie zmieniała swoich właścicieli i przechodziła liczne remonty. W latach 70. podczas jednego z takich remontów nowi właściciele domu, aktorska para Michael Irving i Weronika Hamel, znaleźli ukryty w ścianach skomplikowany system podsłuchowy. Okazało się, że sprzęt do szpiegowania był w każdym pomieszczeniu w domu. W tym świetle istnienie nagrań Otasza wydaje się być prawdopodobne. Po tym jak Otasz umarł, służby miały przeszukać jego dom
i usunąć wszystkie dowody, które posiadał. 50 lat po śmierci Monroe odkryto dwa pudełka z listami i notatkami Marilyn w domu jej trenera aktorskiego, Lee Strasberga. Jeden z listów napisała przed śmiercią. Treść listu wyraźnie potwierdza, że Marilyn dobrze się czuła i snuła śmiałe plany na przyszłość. Mając 36 lat, czekała na wielki przełom w swoim życiu. Wytwórnia 20th Century Fox chciała ponownie ją zatrudnić za astronomiczną kwotę. Miało być to $100,000 tygodniowo. W liście Marilyn napisała: jeśli chodzi o mnie, najszczęśliwszy czas w moim życiu jest teraz. Jest przyszłość i nie mogę się jej doczekać.